Grudziąckie Centrum Edukacji ABAK przy ulicy Warińskiego to szkoła, w której możemy zdobywać wiedzę w każdym okresie naszego życia. Dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum przedstawiły swoje prace na kiermaszu świątecznym, pomagając przy tym Oskarowi, podopiecznemu placówki. Święta Bożego Narodzenia to jest doskonały czas. Wtedy wszyscy staramy się być razem. Czasami się zatrzymujemy, bo jest na to ta chwila. I uważam, że pomoc Oskarowi, tym bardziej, że Oskar jest to dziecko, które jest z nami związane, z naszymi placówkami. Był dzieckiem, które uczęszczał do naszego przedszkola. Jest z nami od wielu lat, więc uważam, że wsparcie dla takiej rodziny jest nie lada potrzebne. Tym bardziej nasi uczniowie bardzo chętnie, słysząc o inicjatywie, podjęli to wyzwanie. Zainteresowanie rodziców jest spore, dzieci chętnie wykonywały pracę i myślę, że zdaliśmy egzamin. Przygotowania do kiermaszu trwały miesiąc. Uczniowie na zajęciach świetlicowych, na zajęciach plastyki, na zajęciach artystycznych wspólnie z nauczycielami wykonywali te wszystkie piękne ozdoby świąteczne. Są to bombki, są to piękne świeczniki robione metodą dekupaż, stroiki, kartki świąteczne. Wykonywały uczniowie od pierwszej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy gimnazjum. Dochód ze sprzedaży ozdób zostanie przeznaczony na leczenie Oskara. Są to początki działania placówki, dlatego dyrekcja ma nadzieję, że kiermasz na stałe wpisze się w harmonogram imprez szkoły.